Witajcie kochani w nowym filmiku, jak widzicie po tytule. Dzisiaj kolejne top 5 dotyczące pielęgnacji naszych dłoni i preparatów, kremów, które u mnie sprawdzają się bardzo dobrze i które mogłabym wam polecić. No właśnie, dzisiaj poruszę temat, o który pytałam was już jakiś czas temu, bo nie ukrywam, mamy jesień, co prawda jeszcze piękną pogodę, ale za moment wejdziemy w okres zimowy i jak większość z nas kobiet w tym czasie niestety cierpi na przesuszone dłonie, a coś z nimi dzieje się zazwyczaj nie tak. Co prawda, te problemy mogą pojawiać się bez względu na porę roku, dlatego o dłonie trzeba dobrze dbać. I dzisiaj wam opowiem, jak zadbać o nie w domu, jakie zabiegi wykonywać w salonach kosmetycznych i nie tylko. No i przedstawię wam moje top 5, jeśli chodzi o kremy do rąk. My kobiety najczęściej popełniamy takie błędy jak: nie zakładamy rękawiczek, jeśli zmywamy, sprzątamy w domu, stosujemy różnego rodzaju detergenty. Przyznaję się, ja sama mam z tym problem, nie znoszę, no po prostu nie znoszę tych gumowych rękawiczek. One zawsze mi przeszkadzają, jeśli chodzi o sprzątanie w domu, czy też mycie naczyń, a potem moje dłonie cierpią. To jest pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Jak również to, że często zapominamy o nakładaniu odpowiedniego kremu na nasze dłonie i zabezpieczaniu ich właśnie przed tym wysychaniem, przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych. Pewnie teraz część tutaj z was powie: no tak, ale ja mam kremy do rąk praktycznie wszędzie. Ja też. Ale to wcale nie oznacza, że sięgam zawsze po nie wtedy, kiedy powinnam po nie sięgać. A tak naprawdę krem do pielęgnacji naszych dłoni, do skóry naszych dłoni powinien znajdować się we wszystkich miejscach, takich jak umywalka czy zlewozmywak. Tam, gdzie myjemy dłonie, od razu po myciu powinniśmy nakładać krem i odpowiednio je pielęgnować. Na rynku kosmetycznym znajdziecie ogromną ilość kremów do pielęgnacji dłoni i wiem, że wiele z was ma problem z tym, żeby dobrać sobie taki, który będzie dla nich odpowiedni, który rzeczywiście te dłonie będzie nawilżał, zabezpieczał, regenerował, ta skóra będzie wyglądała bardzo dobrze. I ja przetestowałam nawet nie wiem, jaką ilość tych kremów do dłoni. I wiecie co? Doszłam do wniosku, że najlepsze kremy, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni, pielęgnację rąk, to były, wiecie jakie? Te stare, stare kremy glicerynowe i parafinowe. Wiem, że skład powala z nóg. No tak, parafina, którą smarujemy sobie dłonie. Ale ta parafina naprawdę dla naszych rąk, dla skóry na naszych dłoniach okazywała się zbawienna. I mogą to potwierdzić wszystkie starsze ode mnie kobiety, które kiedyś sięgały po tego typu kremy glicerynowe, kremy parafinowe, że one rzeczywiście w jakości i w działaniu były lepsze od tego, co mamy teraz na rynku. No ale czasy się zmieniły, szukamy takich preparatów, które będą miały dobre składy, które nie będą zawierały jakichś substancji typu parafina, substancji kontrowersyjnych, a co za tym idzie, działanie też już jest inne. Poza tym weźcie pod uwagę również właśnie środki czystości, mydła, to wszystko, ta cała chemia, która nas otacza na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniła. Do tego dochodzą jeszcze czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie, powietrze, to co mamy w powietrzu, to, że tych dłoni nie zabezpieczamy. No mogłabym wam tutaj opowiadać i opowiadać, ale przechodzimy do konkretów, czyli do tego, jak tak naprawdę powinniśmy dbać o nasze dłonie, oprócz stosowania tych oto kremów. To, o czym bardzo często zapominamy, to jest peeling skóry naszych dłoni. W salonach kosmetycznych kosmetyczki, kosmetolodzy dbają o to, że podczas wykonywania jakichś zabiegów typu manicure, żeby jednak wykonać ten peeling, pozbyć się tego martwego naskórka. Ale my kobiety jednak zapominamy o tym. Tak jak ostatnio przypominałam wam o peelingowaniu okolicy pach, tak też powinniśmy regularnie wykonywać peeling naszych dłoni. Nie ma aż takiego znaczenia, jaki to będzie peeling, czy to będzie enzymatyczny, kwasowy, drobno-gruboziarnisty. Może to być taki peeling, który stosujecie do
złuszczania martwego naskórka na waszym ciele lub też taki, który stosujecie do, na waszą twarz. Tak naprawdę chodzi o to, żeby jednak regularnie pozbywać się tego martwego naskórka, żeby złuszczać ten naskórek i możecie taki peeling wykonywać raz w tygodniu, na przykład wieczorową porą. Dać sobie troszeczkę więcej czasu podczas tych wszystkich rytuałów pielęgnacyjnych i tak jak dbacie o waszą twarz, tak zadbać też o dłoń. Czyli najpierw wykonać dokładny peeling skóry na waszych dłoniach, a następnie nałożyć grubszą warstwę kremu lub też nałożyć krem bardziej odżywczy, regenerujący albo jakąś maskę do pielęgnacji skóry dłoni i rąk lub też zrobić coś takiego, że nakładacie serum na skórę waszych dłoni, a jak już się wchłonie, aplikujecie krem. Bardzo dobrym rozwiązaniem są rękawiczki, ale nie te gumowe, tylko takie bawełniane, które zakładamy na noc. Smarujecie grubszą warstwą dłonie, wkładacie rękawiczki i idziecie spać. Oczywiście to nie jest opcja dla każdego, bo trzeba się przyzwyczaić do spania w takich rękawiczkach. No i może to też nieco dziwnie wyglądać. Natomiast rzeczywiście taka opcja bardzo fajnie się sprawdza i rano ta skóra jest wygładzona, jest nawilżona i zregenerowana. W sprzedaży macie również takie już przygotowane gumowe rękawiczki, które w środku zawierają różnego rodzaju substancje aktywne, czyli można by było powiedzieć, że to jest taka okluzyjna maska, coś na zasadzie maski w płacie, ale z dostosowania na dłonie i wykonujecie sobie w domu taki zabieg, nakładacie te rękawiczki i na przykład 15 minut się w nich relaksujecie. I to jest też bardzo dobre rozwiązanie, niestety krótkofalowe, ale bardzo fajnie może się sprawdzić jako taka dodatkowa pielęgnacja waszych dłoni, którą możecie w domu stosować. No jednak ten krem, dobrze dobrany krem z fajnym składem, regenerujący, treściwy, z dużą ilością fajnych olejków, substancji aktywnych, to jest must have w takiej codziennej pielęgnacji skóry waszych dłoni. Musicie też zwrócić uwagę na to, że z wiekiem bardzo często mogą pojawiać się tutaj na grzbietach dłoni przebarwienia lub też takie plamki soczewicowe. No niestety tak to się dzieje. Jeśli nie będziemy też naszych dłoni zabezpieczać przed promieniowaniem, to tego typu przebarwienia mogą się znacznie szybciej pojawić na waszych dłoniach, a co za tym idzie, też skóra zacznie się zmieniać, zacznie być taka mniej jędrna, mniej nawilżona. No zauważycie, że ta skóra na dłoniach niestety bardzo szybko się starzeje. Więc moja propozycja dla was jest również taka, żeby pamiętać o tym, oprócz tych regularnych peelingów, oprócz aplikacji kremu, tych dodatkowych masek, rękawiczek zakładanych na całą noc, stosować filtry na dłonie. Filtry te same, które stosujecie na waszą twarz. Kiedy wychodzicie z domu, warto wcześniej posmarować dłonie, które będą odsłonięte, jeszcze takim filtrem. Wysoka ochrona. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa i tak jak mówię, zapobiegacie tym samym przedwczesnemu starzeniu, fotostarzeniu, czy też pojawieniu się przebarwień właśnie w okolicy waszych dłoni. Ok, więc przypomnijmy. Peeling dłoni raz w tygodniu. Intensywna kuracja dodatkowa. Maska, rękawiczki, mocno nawilżający krem, regenerujący, odżywka lub też serum. Ochrona przed promieniowaniem, czyli nakładanie filtrów, szczególnie przed wyjściem z domu. Jeśli macie taką możliwość i możecie zakładać rękawiczki podczas wykonywania wszelkiego rodzaju czynności domowych, zmywania, sprzątania, stosowania silnych detergentów, róbcie to. To tylko i wyłącznie będzie dla was dobrym takim zabiegiem dla waszych dłoni. Ale co możemy jeszcze dodatkowo wykonać? Co jeszcze możemy zrobić dla naszej skóry, dla skóry naszych dłoni? Możemy wykonać zabiegi w salonach kosmetycznych, ale też pewien zabieg w salonie, w gabinecie medycyny estetycznej. Zacznijmy może od tych salonów kosmetycznych i coś, co chciałabym wam szczególnie polecić, to jest zabieg parafinowy na dłonie. Znowu ta nieszczęsna parafina, wiem. Ale moje drogie panie, tak jak wystrzegacie się parafiny w przypadku pielęgnacji waszej twarzy, bo może się coś dziać,
bo może ona zapychać porą, bo mogą pojawiać się jakieś niespodzianki, to tak zastanówcie się, czy jednak nie warto sięgać po parafinę w pielęgnacji naszych dłoni ze względu na jej działanie. Bo tak, parafina tworzy na skórze taki swoisty film, taką powłoczkę ochronną, dzięki czemu substancje aktywne, które były wcześniej położone na naszą skórę, nie będą zbyt szybko z niej odparowywały i mają czas, żeby się do tej skóry dostać. A z drugiej strony parafina też zabezpiecza naszą skórę przed nadmierną utratą wody z naskórka. I to jest bardzo fajne działanie, takie działanie emolientowe, przez co też ta skóra na naszych dłoniach jest dłużej nawilżona, zdobywa jakieś substancje regenerujące, odżywcze, odbudowujące naskórek, czasami takie, które właśnie są jej potrzebne. Więc tutaj w przypadku pielęgnacji naszych dłoni, kiedy one są bardzo przesuszone, kiedy widzicie, że ten naskórek jest taki nieprzyjemny, suchy, szorstki, parafina naprawdę może bardzo, bardzo dużo dobrego zdziałać. Oczywiście ja nie mówię tutaj o stosowaniu co 5 minut kremu do dłoni, do pielęgnacji dłoni, rąk z parafiną, bo możecie to robić zamiennie, na przykład ustalić sobie, że po myciu dłoni, kiedy stosujecie jakieś mocniejsze detergenty lub też po zmywaniu, nakładacie taki krem parafinowy, glicerynowy na wasze dłonie, a podczas dnia, w codziennych czynnościach smarujecie dobrym kremem o fajnym składzie. To, ja mówię, tutaj jest takie dodatkowe zabezpieczenie tą parafiną. I właśnie, w salonie kosmetycznym jest oferowane, w większości salonów kosmetycznych możecie spotkać się z takim zabiegiem parafinowym na dłonie, który zazwyczaj jest zabiegiem tanim, ale bardzo skutecznym i warto wykonać go w serii. Ja osobiście bardzo ten zabieg lubię, bo on w okresie jesienno-zimowym w przypadku moich przesuszonych dłoni sprawdza się idealnie i naprawdę jest takim kojącym plastrem na to, co w okresie jesienno-zimowym dzieje się z moją skórą. Jak wygląda sam zabieg? Dłonie trzeba oczywiście w odpowiedni sposób przygotować, czyli kosmetyczka, kosmetolog złuszcza naskórek, wykonuje peeling. Po takim peelingu nakłada odżywczy, regenerujący krem. Taki, który ma fajne substancje aktywne, które mogą naprawdę na tę skórę bardzo fajnie podziałać. I kolejnym krokiem jest włożenie dłoni do takiej wanienki z ciekłą parafiną, przez co też ta parafina, te mocno nakremowane dłonie szybko obkleja. Parafina też, te dłonie po wyjęciu z tej ciekłej parafiny momentalnie też robią się suche, czyli ta parafina wam zastyga. Wkładamy takie dłonie w rękawiczki, żeby był jeszcze ten efekt ciepła, żeby zwiększyć wchłanialność substancji aktywnych z kremu, a dzięki temu, że nałożyliśmy parafinę, robimy tak zwaną okluzję, czyli sprawiamy to, co wcześniej mówiłam, nie ucieka nam woda z naskórka, nie odparowuje zbyt szybko, a substancje aktywne z tego kremu, który wcześniej zaaplikowaliśmy, mają szansę dostać się do naszej skóry głębiej i też na nią zadziałać. Taki zabieg trwa kilka minut, później zdejmujemy rękawiczki, ściągamy parafinę, wystarczy wsmarować resztki kremu w nasze dłonie i gotowa. Zabieg jest bardzo przyjemny, chociaż nie można w nim niczego robić, na przykład dotykać telefonu czy też odbierać telefonu, natomiast bardzo fajnie działa na skórę dłoni. Zauważyłam, spotkałam się też w niektórych salonach ze specjalnymi rękawiczkami, takie, które już w środku mają parafinę i wystarczy podobnie przygotować skórę naszych dłoni, włożyć w takie rękawiczki, one następnie są rozgrzewane albo już wcześniej są dosyć mocno rozgrzane, czyli też mamy ten efekt ciepła, zakładamy jeszcze dodatkową taką specjalną rękawiczkę i siedzimy w tym kilkanaście minut. To też jest bardzo fajna opcja, bo te rękawiczki z parafiną są jednorazowe i zdecydowanie bardziej higieniczne dla nas, bo też niestety często spotkałam się z tym, że w różnych salonach dzieją się różne sytuacje i wkładanie naszych dłoni do takiej wanienki z parafiną nie zawsze może być dla nas dobre pod względem właśnie higieny. Więc jeśli macie taką możliwość, że gdzieś w waszej okolicy jest salon, który korzysta z takich jednorazowych parafinowych rękawic, no to jak najbardziej. I tak jak mówię, zabieg jest tani, a wykonany w serii
potrafi przynieść bardzo fajne efekty, bo tutaj mamy właśnie działanie tej okluzji parafiny i wprowadzanie głębsze substancji aktywnych w głąb naszej skóry. Tak naprawdę jeśli chodzi o pielęgnację dłoni, to w salonach kosmetycznych, zwłaszcza w salonach, gdzie oferowane są zabiegi z zakresu manicure i pedicure, znajdziecie ogromną listę tego typu zabiegów. Ale ja dzisiaj chciałabym Wam polecić jeszcze jeden szczególny zabieg, który jest już z dziedziny medycyny estetycznej. I mam na myśli zabieg z mezoterapii igłowej. Taki zabieg, który wykonuje lekarz i przy pomocy igły i iniekcji, czyli nakłuć, wprowadza preparat w głębsze warstwy skóry. Mogą to być różnego rodzaju koktajle, boostery, preparaty z witaminą C, z witaminą A lub też na bazie kwasu hialuronowego o różnych cząsteczkach. I takie zabiegi są zdecydowanie najskuteczniejsze, jeśli chodzi o działanie prewencyjne, o zapobieganie zbyt wczesnemu starzeniu się skóry naszych dłoni. Efekty są natychmiastowe i naprawdę zabieg super działa na dłonie. I to jest też taka opcja, którą chciałabym szczególnie polecić kobietom po 35 roku życia, dlatego że przy działaniu mezoterapii igłowej, wykonywanej raz w miesiącu, bo tyle tak naprawdę wystarczy, zauważycie ogromną poprawę w jakości skóry na Waszych dłoniach. I mam tutaj na myśli pierwsze zmarszczki, ten brak jędrności, być może jakieś przebarwienia niewielkie, to, że zaczynają te dłonie wyglądać no po prostu starzej, że gdzieś te żyłki są bardziej widoczne. Zabieg z mezoterapii igłowej to jest świetne rozwiązanie. Coś mi się zdaje, że ten dzisiejszy film będzie naprawdę bardzo, bardzo długi, ale chciałabym poruszyć w nim wszystkie najważniejsze kwestie, które mogą się Wam przydać, jeśli chodzi o okres jesienno-zimowy i zadbanie o Wasze dłonie w odpowiedni sposób. Czyli tak, przerobiliśmy już sobie taką podstawową pielęgnację w domu, mamy za sobą pielęgnację zabiegową, salonową, to teraz możemy przejść do kremów. Jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to też będziecie doskonale wiedzieć, co jest moim numerem jeden, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni, już od wielu, wielu lat. Kiedy poznałam ten krem, po prostu się w nim zakochałam. Dzisiaj ma ogromną ilość dostępnych zapachów, wersji zapachowych, więc każdy może coś dla siebie znaleźć. Natomiast jego cena jest adekwatna do tego, co znajdziemy w składzie, a tym bardziej do pojemności, konsystencji i działania. I mam na myśli tutaj krem od The Secret Soap Store w wersji zapachowej Passiflora, która jest moją ulubioną, jeśli chodzi o zapachy. To jest nowe opakowanie. Niestety nie mogłam wejść na stronę internetową sklepu marki, żeby podać Wam dokładny skład IMSI, taki jaki się znajduje między innymi tutaj na opakowaniu. Natomiast dzięki temu, że na opakowaniu, czyli na tym kartoniku, mamy dokładnie wypisany skład, przeanalizowałam go dla Was i same zobaczcie, jak on się teraz prezentuje. To, co jest dla mnie najważniejsze tak naprawdę, jeśli chodzi o ten krem, to jego baza, bo już na drugim miejscu w składzie znajdziecie masło shea. A masło shea ma naprawdę wspaniałe właściwości. Jeśli chcecie odejść od gliceryny czy też parafiny, to masło shea będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. I tutaj mamy aż 20% tego masła w kremie. To czuć w konsystencji, która jest bardzo treściwa. Jest, powiedziałabym też, tłusta, ale to nie jest taka tłustość, którą daje gliceryna czy też daje parafina. Ja ten krem stosuję jako kurację, do którego wracam zawsze w okresie zimowym i nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji bez tego oto kremu. Zobaczcie, jaka duża jest tuba. Mamy tutaj pojemność 80 ml i cena za ten krem to jest maksymalnie 50 zł. Więc naprawdę warto się zastanowić, czy taki krem będzie dla Was dobrym rozwiązaniem w pielęgnacji. To jest mój top, jeśli chodzi o pierwsze miejsce. Taki top jeden must have, do którego uwielbiam wracać. Jest też krem, który jest bardzo podobny w konsystencji, nieco w składzie, ale w działaniu jest też identyczny. I to jest krem również z 20% masłem shea od marki L'Occitane. Natomiast różnica w cenach jest ogromna, bo tamten krem w takiej pojemności jak ten kupicie za 100 zł, czyli tak naprawdę macie podwójną cenę i ja osobiście polecam Wam właśnie wersję z The Secret Soap Store
zwłaszcza pasiflorę, ale przepiękna jest jeszcze zielona herbata. Jest bardzo fajna wersja bananowa. Na zimę czekolada z pomarańczą. Koniecznie sprawdźcie, bo naprawdę krem jest wart uwagi i będzie działał cuda na Waszych dłoniach. Kolejny krem, który chciałabym Wam polecić, to jest krem, który też odkryłam jakiś czas temu i mam już drugie opakowanie, a mam na myśli tutaj markę Yoop, naszą polską markę, która stworzyła fantastyczny krem kwiat lipy w 98% ze składników pochodzenia naturalnego. I tak rzeczywiście jest. Zobaczcie sobie, jak wygląda skład tego kremu. Jego zapach jest bardzo delikatny, przyjemny, nie utrzymuje się długo na dłoniach. Konsystencja jest już inna, jeśli chodzi o porównanie do tego mojego topowego kremu z The Secret Soap Store. Jest zdecydowanie lżejsza i też szybciej się wchłania. To jest taki krem, który fajnie mieć ze sobą w torebce, czy na przykład na biurku w pracy, bo nałożycie go, on się momentalnie wchłania i możecie wykonywać wszystkie ważne dla Was czynności. Możecie wyjść z domu, możecie prowadzić samochód bez rękawiczek. Oczywiście bardzo, bardzo fajny krem o bardzo, bardzo fajnym składzie. Warto się nim zainteresować, bo rzeczywiście daje takie ukojenie, daje nawilżenie, chociaż to nawilżenie nie jest aż tak długotrwałe, jak w przypadku The Secret Soap Store. No tamtego kremu to po prostu, słuchajcie, nic nie pobije. Natomiast ten też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, coś dla zwolenniczek pielęgnacji naturalnej, warto się nim zainteresować. Trzeci krem, który Wam teraz pokażę do rąk, to jest coś, co poznałam jeszcze przed okresem wakacyjnym, ale zobaczcie, zużyłam do samego końca. Bardzo Was przepraszam, że mam go w takiej wersji, a nie w pięknie wypełnionej tubce, ale to tylko i wyłącznie oznacza, że ten krem rzeczywiście zużyłam i naprawdę bardzo fajnie mi się go stosowało. To jest nowa marka na naszym rynku, marka dostępna w perfumerii Douglas i nazywa się E-Cooking. Czyli to jest taka marka, która stosuje składniki pochodzenia naturalnego, ale też takie, które wykorzystujemy w naszej kuchni. I jak byłam na prezentacji marki, gdzie pojawiła się właścicielka marki, opowiadała wtedy, że to są takie składniki, które można by było w sumie zjeść. Chociaż ja Wam nie polecam zlizywania czy też jedzenia kremu do rąk. Co nie zmienia faktu, że skład tego kremu jest rzeczywiście bardzo ciekawy. Mamy tutaj, jak możecie teraz zauważyć, substancje pochodzenia organicznego, naturalnego, i na kremie w dodatku zaznaczone są wszystkie substancje, które są naturalne i te substancje, które są organiczne. Pierwszy raz jak użyłam ten krem, to nie byłam do niego przekonana, ponieważ on ma bardzo, bardzo charakterystyczny, specyficzny zapach. To jest taki zapach, który przypomina trochę te stare glicerynowe kremy, takie, które miały tam gdzieś odrobinę zapachu cytrynowego w składzie. Tutaj też go wyczujecie, natomiast on konsystencją bardzo przypomina właśnie te kremy glicerynowe, chociaż zwróćcie uwagę, że w składzie tego kremu rzeczywiście ta gliceryna pojawia się gdzieś tam w połowie, a tutaj bazą przede wszystkim mamy oleje. To jest bardzo ciekawy krem i bardzo fajnie pielęgnuje dłonie, ale tak jak mówię, on wylądował na trzecim miejscu z tego względu, że ma charakterystyczny, specyficzny zapach i nie każda z Was polubi tego typu zapach na swoich dłoniach, bo on będzie dosyć mocno wyczuwalny. Ale jeśli chodzi o konsystencję, o pielęgnację, o działanie i skład, jest naprawdę świetny, mimo tego, że dosyć drogi. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam dwa preparaty, które są u mnie nowością i które dopiero zaczęłam stosować. Tak naprawdę nie mogę powiedzieć, czy któryś z nich wpadnie na trzecie, na czwarte, czy też piąte miejsce, dlatego że tak jak wspomniałam, jestem na etapie ich testowania. Ale chciałam Wam je dzisiaj przedstawić też z tego względu, że oba kremy mają bardzo ciekawe składy, bardzo fajne składy, pachną też delikatnie, przyjemnie, chociaż tutaj mam krem ze starej mydlarni, który w składzie ma niecałe 95% składników pochodzenia naturalnego i rzeczywiście tak jest, chociaż producent nie zaznacza na opakowaniu, które to są składniki. Ale zobaczcie sobie teraz, jak wygląda skład tego kremu.
i muszę Wam powiedzieć, że ja się w nim zakochałam ze względu na jego zapach. Ten zapach to jest ideał na okres jesienno-zimowy. Zapach tabako, drzewa sandałowego, coś dla takich zwolenniczek kremów otulających, przyjemnych, ciepłych. To jest właśnie to przepiękny zapach, który długo utrzymuje się na dłoniach, nawet jak krem już się wchłonie. Konsystencja tego kremu jest również bardzo fajna, przyjemna, taka treściwa, fajnie rozprowadza się na skórze, nie pozostawia tłustej warstwy i też momentalnie się wchłania. Czy przynosi takie długotrwałe nawilżenie? No tak jak mówię, tego jeszcze nie jestem w stanie określić. Stosuję ten krem mniej więcej od miesiąca i na razie jestem z niego bardzo zadowolona, dlatego dzisiaj Wam o nim opowiadam, bo podoba mi się jego skład, podoba mi się to, jak przepięknie pachnie, jak ten zapach długo utrzymuje się na dłoniach i że rzeczywiście to ukojenie takiego nawilżenia się pojawia. A czy to będzie, czy ten krem pobije mój ukochany z The Secret Soap Store? Raczej nie, chociaż będzie bardzo, bardzo blisko, jeśli chodzi o konsystencję i pielęgnację. Natomiast drugi krem, można by było powiedzieć ostatni krem, który Wam dzisiaj pokazuję, to jest marka Caudalie, którą jak wiecie bardzo, bardzo lubię ze względu właśnie na swoje składy kosmetyków i substancje, które są w nich zawarte. I to jest nowość w ofercie marki. Ten krem pojawił się jakiś czas temu. Mamy tutaj serię Vino Perfect. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu opowiadałam Wam o kosmetykach właśnie z tej serii Vino Perfect, że jest to seria przeznaczona na przebarwienia. I to jest taki krem, który w składzie zawiera substancje działające, które mają działać na lekkie przebarwienia na naszych dłoniach. Bo oczywiście to nie jest preparat z silnymi kwasami, który zniweluje Wam mocne przebarwienia na dłoniach. W ogóle absolutnie nie ma o tym mowy. Natomiast to jest taki krem, który rzeczywiście może wpływać na te delikatne przebarwienia, ale też może sprawiać, że te przebarwienia nie będą Wam zbyt szybko wychodziły, się pojawiały. Więc jeśli na przykład stosujecie jakieś terapie, zabiegi, kuracje, żeby zniwelować przebarwienia, które macie na skórze i te przebarwienia już z czasem po zastosowanych kuracjach, zabiegach rzeczywiście robią się mniejsze, to będzie fajny krem, który podtrzyma efekty tych zabiegów. Czyli ze względu na zawarte tutaj substancje będzie fajnie skórę pielęgnował, ale też zapobiegał pojawianiu się przebarwieniom. Warto o tym pomyśleć, jeśli znajdujecie się w grupie tych kobiet, które właśnie walczą z przebarwieniami dłoni, to zastanówcie się, czy to nie będzie dla Was fajne rozwiązanie. Poza tym też ma fajny skład, miłą, przyjemną tubkę, bardzo fajną konsystencję, delikatny, taki świeży, przyjemny zapach. To też jest bardzo fajny preparat. No dobrze kochani, to teraz już wiecie, jak dbać o dłonie w okresie jesienno-zimowym, ale tak naprawdę przez cały rok. Jakie zabiegi stosować, które rzeczywiście będą skuteczne. Jak dbać o dłonie w domu. Co dodatkowego robić, tą dodatkową pielęgnację. No i poznaliście moje top 5, jeśli chodzi o kremy do pielęgnacji dłoni, do pielęgnacji rąk i takie preparaty, które mogę Wam z czystym sumieniem polecić ze względu na składy, działanie, konsystencję, ale też zapach. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda u Was taka codzienna pielęgnacja dłoni. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy zakładacie rękawiczki, kiedy wykonujecie te wszystkie domowe czynności, sprzątanie, mycie i nie tylko. Ale dajcie znać, czy Wy to robicie, jak dbacie o Wasze dłonie i jeśli macie jakiś krem do rąk, który jest Waszym absolutnym hitem, to podzielcie się w komentarzach tą informacją, bo być może któraś z Was skorzysta z tej propozycji i okaże się, że Wasza propozycja, Wasz krem będzie dla niej idealny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj opowiadałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!